3, 2, 1, rozbijaj, kochanie. Siemanko, z tej strony Rafa. I Ebena. Słuchajcie, jako że obiecaliśmy wam jakiś challenge na 7,5 tysiąca subów bodajże, wybraliśmy sobie pizza challenge. Tak, mamy tu już ciasto przygotowane. Mistrz kuchni Ewelina. Brązowy od domu. Szkoda, że taki prostokąt. Pokaż kształt, pokaż kształt. To jest Ewelinki robota. Ale Rafa zapomniał posolić ciasto. Ale nie. Ale jest mi się wydaje, że będzie pyszne, ale nie mamy przecieru. To nie, to nic, to tutaj jest. Może losujesz też. Dobra. To kto pierwszy zaczyna, Kamil? Ale słuchajcie, jeszcze jedno. No właśnie, jak będzie ile? 222 łapki? 222. 222 łapki, to robimy kolejny challenge. Challenge ostre sosy. Także. Łapkujcie to, to dobra. Zrobimy to. Ewelinka, nie bój się, nie bój, daj buziaczko. Będzie dobrze, będzie dobrze. Dobra. Papierka i nożyce, kto zaczyna? 3, 4. Ups! 3, 4. Dobra. To ja zaczynam, tak? No, losu pierwsze. Wszystkie są karteczki, jakieś tak mało. No wymieszaj i z samtymi oczami, bo Ewelina robiła te kartki, że ona może poznawać, co tu jest. 13. O, pechowo do 13. Pechowo do 13. Już wiem, co tam jest. Cebula. Cebula? Jajko! Pechowo do 13. Bardzo dobrze. I przypominam. Przypominam, albo mówię to pierwszy raz. Jak mamy jajeczko, to rozbijamy je później na sam koniec, na samą górę. Tak? To jajeczko, tak? Proszę sobie zostawić, później będziemy rozbijać bach. To surowe jajko. Surowe. Daj, ja to rekomenduję. Mamy fajne rzeczy. Dobra. Czekaj, może jeszcze raz. To. 6 czy 9? 6. Szóstka. No. Dobra, to wyrzucam od razu. Nie wiem, co to jest. Ja będę to otwierał w ten sposób, żeby się nie bawić. Takie jojo, pianeczki. Jojko, w sumie, jojko. Mówiłem, żeby tego nie kupować. No ale dobra, nie będzie. No to co, otwieramy? Ile tego mam dać? Ile chcesz takiego? No, damy sobie taki, zrobimy sobie torcik. Troszkę. Mogę jedno? Możesz. A co, teraz będziesz jadł? Dobra, będzie się pożykał, nie? Dobra. No to jak miałem 6, no to 6 pianek, prawda? 6 pianek. Hmm? Muszę dać. Resztę nie, tak się fajnie roztopi. No. Powodzenia, dobra. Odrzucam te pianki gdzieś tam. Dawaj, dalej. Mamy te oczy? Nie. Ty byś to jadł taką nienormalną, a ja normalną. Piątka. No i chyba mnie... Co? To jak to połączymy z jajkiem? Uważajcie, bo to jest dobre. Czekaj, to ja to też odrzucam gdzieś tam na bok. Mamy taki magiczny krąg, że tam znika. Skitelsy. No, powodzenia cię życzę. W ogóle jakie są reguły, bo niektórzy tylko próbują, a Rafał myśli sobie, że mamy zjeść całą tą pizzę, ale chyba nie. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno jakąś część zjemy, może nawet całą. Zobaczymy jak to pójdzie, może nam akurat zasmakuje. Otworzyć ci? Nie, no, bez przestawy. Tak, no, otworzyć ci. O, to się tu otwiera. Syp, syp, syp. Musisz wysypać tak jak... Na chleb, no, no, no. Dobra. A miałam ochotę, że tak. Czyli my mamy nie pizza challenge, a my robimy sobie ciasto challenge trochę, nie? Będziemy mieli takie ciasteczka. No dawaj. Są te kwaśne. Powodzenia później. Jajka. Teraz ja, tak? Mhm. Tak. Dobra. Zgaduję, że to będzie ser. 14. 14. Ktoś na to leży. Mhm. 14. Więc uwaga, uwaga. Na ruletce miałem szczęście. O! Powodzenia! Teraz nie jest dobry ten ser. No ale zgadłem. No. Dobra. Kładź ser, kładź. Już kładź. Ja to zrobię w ten sposób. Ja sobie przykryję. O, to. Boję się tego później jeszcze. Dobra, będzie. Znam to z klasy. No.
Dobra, i to sobie w takim razie tak zrobimy. Cyk. Cyk. I jeszcze jeden. Dobra. Losu ja następny. patrz, ja mam ładną jak na razie. Chciałbym, ja to ja i tak tylko nie wyleję. Ósemka. Ósemeczka tam. Ósemeczka. Nie wiem, czy to widać. Co tam będzie? Szynka. Szynka? No wiesz. To widziałam. Szyneczka. No, to też nie będzie bardzo dobre połączenie. Jajko, szynka i skittlesy. Słuchajcie, zrobię na chwilę przerwę i ja pokażę to wszystko od góry. Tak zrobimy? Mhm. Dobra, cięcie. No to robimy sobie przegląd pizzy. Tutaj jak na razie mamy sery i pianki. A tutaj mamy... Buźkę może. Szynka, skittlesy i jajeczko już na sam koniec. Kochanie, uśmiechnij się. Dobra, jesteśmy z powrotem. Teraz moja kolej, tak? No to zamykam oczy. Tak. Zamykam oczy. Czuję, że to będzie... Nie, teraz już mi się nie uda. 11. 11. No, zobaczmy na tą 11. Coś tam jest ciekawego. Tego, czego nie chciałem mieć tutaj. Co? Musztarda? Chyba tak. Chyba musztarda, ale no wszystko się okaże, jak to wyciągnę. A my nie mówmy tak, zobaczymy, dlaczego nie zdradzajmy tak. Nie możemy. No ale całej musztardy chyba nie będę nakładał, nie? Trochę tak. Musztarda chrzanowa. Taka musztarda kamis. Może reklamę robię, ale... Trudno. Ej, gdzie mam dać tą musztardę? W sumie to i tak, bo wszystko reklamy, jest skittlesy, wszystko. Dajesz sobie. To może takie sobie zróbmy. Więcej, więcej. No spokojnie. Tak masz to pomiziać. Powodzenia później życzę. Mogę cię mieć kopkę. Przestań, nie mój składnik. No myślałam, że zjemy to. Jeżeli chociaż jedna wyjdzie taka normalna. No to przecież wychodzą. Popatrz, jaką ja mam fajną. Ja mam wydmy takie, nie? Serowe. Wystarczy? Chyba wystarczy, nie? Odkładam tutaj. A co są szynką? Szynki, nie? Nie, to ja starczę. Okay. Byście musieli mnie nie wiedzieć. Dobra, losuję następne. Siódemka. Siedem. Tutaj. Uuu, lala, co tam jest? Wygląda to bardzo ciekawie. Pizza Eweliki będzie chyba lepsza. Dla dzieci. No powiedz. Cebulka. Jak cebulka? To jest cebulka? Ale nie rozwalaj teraz, bo ja się popłaczę. No to co mam? Dobra, cebulka. Kupałem. Ej, to w takim razie pewnie ja to wylasuję. O, to są te ostatnie losy, tak? Nie ma różnic? Nic się nie schowało? Nie wiem. No. Tak mało coś. Ciasto chyba jest przepyszne, ale co na tym wyjdziemy tam? Ej, ty w sumie co masz nienormalne? Tylko jak na razie... i jajko. To, że jak, jajko to... Może jak jajko się nie zetnie tak do końca. Nie zostaną takie gluty. Tyle starczy? Nie, tutaj sobie ile chcesz. Tylko weź tą cebulę, ale nie mówię, dobra. Nienawidzę tego. Dobra, no to jeszcze szybkie losowanie. Co będzie? 12. 12. I w 12 mamy mój ulubiony składnik. Nie mów, kochanie, jaki to jest składnik. Jest to jeden z najkochańszych składników mojego życia. O! Czekaj. Wszystkie sosy zakusiłeś. Taki ketchup. Nie jest on pełny. Puszczając. W sumie to kiełbasa by się bardziej tutaj nadawała do tego, nie? Musztarda, ketchup, sól. To w sumie twoja pizza jest taka zła. No jak na razie nie. No ja się boję, że jak wyjdzie takie połączenie, to pianka pod spodem. A u góry musztarda, ketchup i ser. Może być tyle? Mhm. Żeby to było widać te losy. Trójka. Trójeczka. O! Malutka. Wiem co to jest. I tak sobie no, pokaż. A mówiłam, że... My wiemy co to jest. A mówiłam, że nie będę miała żadnych sosów. A to jest...
Ej, to nie jest dalej to, co ja myślę. Ja pierdniczę. To jest ostry sos zrobiony przez Rafała. Tak. Wczoraj do obiadu robiłem. Tak, chyba dwie, czyli jedna... Nie masz czystej łyżeczki? A, tam z musztardą. Daj, tak. Jeden pomidor, dwie chili i dużo przypraw. Ale dużo, dużo, dużo. Co to takie kapanie? To bo ja nie co wiem, jest to jako sos na dół? Całe musisz posmarować. Co tu jeszcze nie zostało? To na razie nie jest tak źle w sumie, nie? Musi dam dużo ostrego, żebym nie czuła tych skrzydeł. Dobra, dobra, no. Mamy dziesiątkę, dziewiątkę, dwójkę, jedynkę bodajże i czwóreczkę. Uwaga, ładnie patrzę. Boję się, że to będzie właśnie tamto, ale... Ale nie, jedynka. Jedynka, jest dobrze, jest dobrze. Proszę. O. O. No, to ja taki... Takie ciasto mi się robi, naprawdę. Słuchajcie, ja mam bardzo ciekawą rzecz. Bardzo ciekawą rzecz. Jest to banan. Obieraj, obieraj! My chyba jak kupowaliśmy te składniki, to myśleliśmy jak wymyślić najgłupsze składniki do pizzy. I chyba nam się udało. Wątpię, że ktoś miał takie składniki do pizzy. Banana? No ale to cały mam dać banan? Nie, no tak, nie musisz całego. Dobra, no to... Zrobimy sobie w ten sposób. Tak? A może to wyjdzie coś takiego, że kurde zbijemy fortunę później do tydzień? Mamy całe to zjeść później? Czekaj, no to pójdę. Mam nadzieję, że no wybacz mnie. O kurde. Tak nie będziemy dali rady. Cały rafał. Dobra, starcie już tego bardzo. To to mówi. Dobra, no trochę ręce uwalamy. Jeszcze mamy cztery losy, cztery rzeczy zostały, dobra. Ja jeszcze ketchupu sobie posiedzę na koniec chyba. Przykryję wszystko. Czwóreczka. Ojej. Ojej. Dobra, to... Łobowita, jabłka i banany. No ale pokaż. Po czwartym miesiącu. Taki mamy tutaj składnik. O, ładnie, fajnie. Do twojego... No. Nic, to całą rzeczką mam nałożyć? Mam nadzieję, że nie sapie, żeby... Jak na lajmy. Nie no, ej, ale tutaj już bez przesady. Troszkę więcej tego, no bo to jest składnik, a nie... Złe? Dobra? Jak Kubuś Puchatek. No to... Sok. Na powodzenie. Spitalsy, słuchaj, umówmy się, że przynajmniej pół pizzy mamy zjeść. Przynajmniej połówka, żeby była zjedzona, okej? Okay? Nie zobaczymy. No, dobra, połówka przynajmniej musi być. Ja losuję teraz. Po czwartym miesiącu pierwsza dłużeczka. A, to już mogę. No już mogę? Tak. Gdzie, jak to trafi ten... No. Ten najlepszy skład, nie? To wszyscy lubią. Uwaga, to chyba ja. To chyba ja. Ups. Ale w sumie jak to się to ostre pomiesza ze słodkim, to może wyjdzie jakiś taki dobry sos. Dziewiąteczka, no i proszę bardzo, wygrywam dzisiaj całe spotkanie. Odkładamy dziewiąteczkę i pod dziewiątką kryją się rzeczy niebywałe. Kryje się najlepszy składnik. A tu to chipsy. Powodzenia! Chipsy z bananem. To będzie najlepsze połączenie. Mogę dużo? Dobra, jako że ja mam taki fajny składnik, to sobie nawalę tego ile wreszcie. No nie gadaj! No nie będę czuł składu. Nie mogę. Nie możesz, bo to mój skład. Nie, no, daj sobie. Jak chcesz, to ci dam na tą pizzę. Nie chcę. Dobra. Idę mnie później. Za kamerą. A może te akurat będzie dobre? Może, moje też. To z kitesy będą najlepsze, jak będą tak między zębami się gniatać. Chyba to ciasto jest niedobre. Albo jeszcze jajeczko mam. Jeszcze ze dwa. To chyba będzie lepsza. Chyba tak, bo tu będzie dużo chipsów. Dobra, zostaw te chipsy. Nie, to całe trzeba chyba. Dobra, ostatnie dwa składniki. Pytaniczną prawa autorskie nie przyjmę. Pa. Wujeczka. Wujeczka. No to słuchajcie, ja już od razu otwieram dziesiąteczkę, bo to jest ostatni składnik.
I ostatni skład i też jest moim chyba ulubionym z tego co widzę. Ja mam pieczarki. A no to. Tylko szkoda, że nie pokrojone. Takie musisz dać. A ja mam chili ostre, chili i całe jedno chili. Także moja pizza będzie. Moja pizza będzie najlepsza. Ej, domyśl te pieczarki, bo są nie lepsze. No to słuchajcie, my idziemy wstawić to do piekarnika. Pamiętajcie. Ale czekaj, bo jeszcze muszę jajko rozbić. Czekaj, czekaj na mnie. Idę szybko umyć pieczarki, zaraz wracam. Ja będę miała umyła pieczarki. Już je do skraja. No i co, idziemy. Jeszcze jajeczko. A, jeszcze jeszcze jajeczko tutaj trzeba rozbić. Tylko ja muszę te pieczarki. Ty moja. Muszę je cienko, bo one są surowe, żeby później nic nie było. Dobrze, spokojnie. Spokojnie, damy radę, kochanie. Ja już będę konsumował swoją pizzę. Ty w pierniku. Ej, ty masz dobre, to jest niesprawiedliwe. Jest przepyszna. Dobra. Najważniejszy składnik. Idę sprawdzić, czy to się dobrze nagra. Czekajcie. 3, 2, 1, rozbijaj, kochanie. Niam, niam, niam. Przybliżmy, tam są pianki. Czekajcie, co strzelam. Tam pod spodem są pianki. I co to takie się świeci? O, fu. Ej, to wygląda jakby jakieś narządy wewnętrzne. A tu patrzcie się jak... Widzisz to? Łeee! Ja się chyba zeżygam. O, te pianki najgorsze, bo taka mazia. Dobra, zamykamy. O, kurna. Pizza z jajkiem! Dobra, włącz nagrywanie. Włączyłam. Dobra. Zapraszamy. Załóż te. Ale to, czekaj, daj ten nóż. Zanim się chcę sobie przekroić. No to przekroiłem ci. Na pół jeszcze. Czekaj. Ofu, jak to jajko śmierdzi. Ofu. I ciasto chyba jest surowe. A nie gadaj. Dobra. Jesteśmy z powrotem. Przypominamy o tym challenge'u na ostre sosy. 220 białapki. Nagrywamy kolejny challenge. Przypominam. Składniki, pieczarki, cebula, skittlesy, jajko, taka ta papka dla dzieci, cebula, szynka i jajko. No i jajko. I ostry sos. A u mnie to wygląda w ten sposób. Czarki, masakra. Twoja to wygląda. Nie myślę, że twoja, to moja. Nie. Tak powinno być. Nie, tak nie powinno być. Zjadaj. Ja mam chipsy, chili, ser, ketchup, musztarda. Takie pianki. Ja tego nie chcę. Myślałam, że to będzie chociaż trochę dobre. Tak, to jak ty teraz przejdziesz? Poszły od nowa, a mam na ugryzioną pizzę. To jest trochę dobre. Ale to właśnie to jest to. Czekaj, no i co teraz? No nagrywaj dalej. A czyli mamy to wstawić? Ja to chyba. Dla przerwy była. Kusia musiała się przyzwyczaić do nowych smaków. No, mi jak na razie smakuje, ale ostre. Tak? Ale ostre. No to skitera sobie ciągle. Nie wiem, w niej tylko jest. Pyszne. Ale że nie wiem, że to rzucam. Jakie ostre. Ja tego nie dam rady. Mamy to na filmie. Smacznego. Kochanie, pizza czeka. Ja tego nie zjem. Słuchaj, mogę się z tobą. Mogę się z tobą wymienić jednym kawałkiem. Dobra. Dobra? A to ja tu mam zjeść naprawdę? Co? Ja tu mam zjeść naprawdę? Ja zabieram ten, a ty bierzesz sobie ten pyszny kawałek, albo ten,
No to co, ja ostre? Słuchaj. Nie, to ten wolę. No co to jest to białe takie, które jest fajne? To jest taki biały glut. Ej, a to pyszne. To jest banan! No, jeszcze nie. Dobra, wiemy. Nie wiem, czy będziemy to uczyć. Ej, nie dobra, to mi się jeszcze pożyga. A jedzie, ej, nie psuj. Ej, patrz, ile pracowaliśmy na to. No, teraz ty psuję. Ej, ja nie zjadam, na tej tego zjeść. Kusiek, już wolę te ostre sosy. Smacznego? Nie wiem, czy mogę od nowa wejście zrobić, czy coś. Czemu? Cały chcesz na tym rzucić? Nie. Dobra, słuchajcie, chyba nie damy rady tego zjeść. Nie no, damy radę. Połowa pizzy ma być zjedzona, no. Tak jak ustaliliśmy. Także kochanie, do dzieła. Czuję się jak obiad. Wyjechałaś mi to z rosy. Chyba plus był. Zapłowę to ciasto. No, to lepsze, nie? Co? Co? Mi było, to taka, nie? Dobra. Nie smakuje. Samo ciasto jest. Pozdrawiamy was wszystkich. No i co? Do zobaczenia na challenge'u ostre sosy, mam nadzieję. Nowych zapraszamy do łapkowania, subowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak coś to możemy przesłać trochę pizzy. Tak, dokładnie. Zostanie nam cała półka. Także na razie. Pa!